Czwarty dzień karnawalu sztukmistrzów w Lublinie. Zobaczmy, jak to było. Jest sporo artystów z różnych krajów, jest około 40, z tego względu chwilę wiem. Na pewno są artyści z Polski, są artyści z Hiszpanii, z Meksyku, z Francji. Słyszałam też tutaj, że na Urban Highline są też z Niemiec, także tak naprawdę z wielu krajów i różnych narodowości. Czym się różni tegoroczny karnawal od ubiegłorocznego? No na pewno co roku jest coraz więcej ludzi. Niektóre atrakcje są częściej jakby w programie, ponieważ artyści jakby widzą, że jest duże zainteresowanie jakimiś programami, to robią dodatkowo, nie tylko to, co mają w programach, harmonogramie, tylko dodatkowo jeszcze jakieś dodatkowe przedstawienia, bo widzą też, że no jest naprawdę dużo ludzi. Mamy tutaj taką możliwość, żeby pochodzić po highlinach. No, z reguły w Polsce za bardzo nie ma takiej możliwości, żeby rozwiesić jeszcze z trybunału. No to jest to. Za każdym razem jest taki sam strach, jakbym wchodziła na linę pierwszy raz. No na pewno chodzi o to, żeby próbować niezliczoną ilość razy, żeby... No próby. To się da jakoś chyba wyćwiczyć, mam nadzieję. Bardzo mi się podobał ogólny klimat i bardzo mi się spodobał Lublin. Bardzo piękne miasto. To, co robią ludzie na tych linach, to jest niesamowite. I jestem pod wrażeniem. Właśnie skończyliśmy, jesteśmy w trakcie robienia fire show. Jeden z wielu pokazów. Czy trudno? Jesteś taki człowiek ogień. Wow, można tak powiedzieć. Jeszcze na szczęście się tak bardzo nie spaliłem i mam nadzieję, że tak nie będzie, ale właśnie po to tu jestem, żeby pokazać, żeby pokazać ludziom trochę ognia. Kamil robi kij, ja robię maczugi ogniowe i oraz trochę animujemy publiczność i znajdujemy w tym wielką przyjemność. Jest fajnie i jest bardzo pozytywna energia. Publika rozumiem, że wspaniała, tak? Super. Tak, jak najbardziej. Lubelska. Właśnie, lubelska. Poza tym na karnawale, no już występujemy na karnawale drugi raz i w porównaniu do innych wydarzeń w Lublinie wydaje mi się, że jest najfajniej, nie najlepiej. Karnawał ma tą swoją historię, już ludzie wiedzą, że jak przychodzą, to wiedzą, że dostaną show i są na to gotowi i to widać. Jesteście drugi raz na karnawalu i takie porównanie. Ubiegłoroczny karnawal, a ten karnawal. O wiele lepszy jest ten, moim zdaniem. Organizacja. Myślę, że w tym roku zdziwiło mnie to, że wszystkie wydarzenia są po 16, bo wcześniej działy się przez cały dzień tak od 12 do zmierzchu, a teraz się, jak zauważyłem w planie, wszystko od 16 jest. Ale mimo to bardzo podoba mi się to, że na tym placu jest przejście. My go blokujemy, ale normalnie pewnie organizatorzy przewidzieli to, że normalnie dla odwiedzających Lublin nie byłoby tu przejścia, jakby tu było regularne show. Pracujecie z ogniem. Czy dużo macie oparzeń? Zdarzają się. Szczególnie przy pluciu ogniem, głównie poparzenia chemiczne, ale to większa matma. Ile razy tu była już karetka dzisiaj? Na szczęście jeszcze ani raz. Mamy pentanol przy sobie. Tak. Ciągle się rozwijamy, jakieś nowe triki i mamy nadzieję, że będziemy zdolni przejść. Ale ja jestem trochę rozczarowana, bo w tamtym roku widziałam kilka osób, które występowały, no i przejechały w zasadzie z tym samym programem, więc trochę jestem rozczarowana, że nie ma jakichś takich nowości. Koniec karnawalu sztukmistrzów w Lublinie 2017. Było wspaniałe. Czekamy z niecierpliwością na karnawal 2018. Sergiusz Woźny, Walerii Koziuba, Wyspa TV.